Witamy na kanale Audio Video Summit. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o muzyce. Tak jest, że mając czy słuchając dowolnej płyty, zastanawiamy się, jakie mamy wydanie, skąd ono się wzięło, kto je zmiksował, jaki to remaster, jaka płyta. Tych wydań, remasterów, różnych miksów jest bardzo dużo. Skupimy się dzisiaj na jednej płycie będącej kanonem, jeżeli chodzi o jazz. Tutaj naszym gościem będzie Wojtek Pacuła. Wojtku, witam cię serdecznie. Redaktor naczelny highfidelity.pl, meloman, audiofil. Co więcej dodać o tobie, to już tyle razy cię witałem, że ciężko jest mi cokolwiek nowego dodać. Porozmawiamy dzisiaj o płycie Johna Coltrane'a Blue Train, o płycie, która ma bardzo dużo wydań. Z tego, co doczytałem na twoim blogu, 200 coś wersji na Discogs, czyli gigantyczna liczba różnych teoretycznie wydań, ale zrobiłeś z tego prawie że doktorat, bo policzyłeś, ile tak rzeczywiście jest tych remasterów. No i porozmawiamy o tej płycie troszeczkę więcej, czyli nie tylko będziemy mówić o tym, jak została zrealizowana i jakie były główne założenia, czy też historia samej płyty, ale też porozmawiamy, jak została wydana w domenie cyfrowej, bo tutaj będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie z tego, co wiem o CD, a ewentualnie Super Audio CD, czyli nie pomijamy kwestię winyli. No tak, jeżeli byśmy jeszcze mieli dodać do tego winyle, to byśmy musieli mieć 10-odcinkowy serial, dlatego że rzeczywiście Discogs mówi o prawie 300 wydaniach, czyli realnie jest ich powiedzmy 250, dlatego że wiele się z nich tam powtarza lub nie ma daty, nie wiadomo skąd się wzięły, ale powiedzmy, że 250 wydań cyfrowych i analogowych istnieje. Mm-hmm. Nie da się tego zrobić w krótkim czasie. Tym bardziej, że no ja się specjalizuję, jeżeli chodzi o takie badania w nagraniach cyfrowych. Ale powiem też i o analogu, dlatego że płyta została nagrana oczywiście analogowo. Mm-hmm. Żeby nie zniechęcać, to z tych 200 wydań, które są na Discogsie, okazuje się, że to jednak i tak dużo nie jest. Mamy tylko kilka remasterów takich istotnych i na tych remasterach się skupimy. Powiedz, skąd u ciebie zainteresowanie właśnie tą płytą? Przez to, że to jest jeden z takich standardów, takich kamieni milowych, jeżeli chodzi o rozwój raz realizacji, dwa też muzyki, która jest zawarta na tej płycie? Kiedy poznałem tą płytę, nie wiedziałem, że jest standardem. Po prostu w Teatrze Słowackiego, jak pracowałem, jeden z moich kolegów, zresztą człowiek, który niezwiązany był bezpośrednio z działalnością artystyczną, okazał się niesamowitym melomanem. Miał mnóstwo różnych płyt, zwykle jak tylko się coś nowego ukazywało, to kupował i przyniósł do mnie na górę do reżyserki kiedyś płytkę i mówi: popatrz, słuchaj, musisz posłuchać. No i posłuchałem i słuchałem to na takich dużych kolumnach Alteca z dużym wzmacniaczem przez tu Soundcrafta taki ogromny i zrobiło na mnie to wielkie wrażenie. Zaraz następnego dnia mówię mu: puścimy sobie to na sali, gdzie 40 kW, kolumny tubowe głównie, subwoofer 50-centymetrowy i zrobiło to na mnie jeszcze większe wrażenie. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że słucham jednej z dwóch wersji. Słuchałem wersji stereofonicznej. Tak naprawdę płyta została wydana jako płyta monofoniczna. No ale o tym też za chwilę powiem. Mm-hmm. Dobrze, to może przejdźmy do tego, bo to rzeczywiście płyta jest, historia tej płyty, jak i też sposób nagrywania. Czyli musimy też pewnie wspomnieć o realizatorze, który to nagrywał, czyli Rudim van Gelderze, który jest jakby sam ikoną, jeżeli chodzi o realizatorów na świecie i w ogóle jego życie, gdy czytałem takie krótką biografię związaną z tym, co robił, w jaki sposób doszedł do tego, do czego doszedł, to naprawdę no szacun, to przecierał ścieżki na długie, długie lata. Tak, to był wyjątkowy człowiek. Zresztą płyta tak naprawdę powstała dzięki trzem ludziom, zaraz o tym powiem. No to co, oddaję ci głos. No to jedziemy. Pokażę Państwu najpierw okładkę oczywiście.
odbija się, nie odbija, nie odbija. O, w miarę widać. Zdjęcie Wolfa, człowieka, który dla Blue Train zrobił większość tych ikonicznych okładek i zdjęć. Przedstawia zamyślonego Coltrane'a z ustnikiem w dłoni. Coltrane, saksofonista, prawie zawsze grał na saksofonie tenorowym, ale dopiero w 1961 roku po raz pierwszy zagrał na saksofonie altowym. Urodził się w 1926 roku. Dość szybko zaczął grywać w różnych zespołach, w klubach, a w 1955 roku był już członkiem zespołu Milesa Davisa. To był ten pierwszy tak zwany Great Quintet. Davis, w zależności od tego, jaki miał pomysł na płytę, zatrudniał różnych muzyków. Wtedy nie było to aż tak naturalne jak dzisiaj. Dzisiaj każdą płytę wykonuje się przy pomocy różnych producentów, zwykle w różnych studiach i z różnymi muzykami. Wtedy było raczej tak, że muzycy i że tak naprawdę wydawcy trzymali się sprawdzonej receptury, sprawdzonych muzyków. A Davis, jak miał tylko jakiś nowy pomysł na muzykę, zatrudniał po prostu innych ludzi. No, wykorzystywał ich jak instrumenty trochę. Tak naprawdę nie rozróżniał człowieka od instrumentu. To znaczy zatrudniał raczej saksofon, nie Coltrane'a. Oczywiście to był saksofon Coltrane'a, dlatego go zatrudniał. Ale to był raczej saksofon. Nagrali wtedy 4 takie płyty bardzo znane, wydawane zwykle zresztą razem, dlatego że sesje na te 4 płyty się przeplatały. Te płyty, to nie jest tak, że każda płyta powstała w czasie innej sesji, tylko one po prostu w czasie tych samych sesji powstały, potem zostały pocięte i pogrupowane w 4 tytuły. To był Cooking, Relaxing, Walking and Steaming. Pokażę Państwu takie wydanie, które wyszło w zeszłym roku. To jest Relaxing i to wydała wytwórnia Kraft Records, amerykańska, i to jest wersja One Step. I to jest jedyna wytwórnia poza Mobile Fidelity i Analog Production, która wydaje płyty w tej technice. To jest technika polegająca po prostu na tym, że zamiast kilku kolejnych etapów tłoczenia matki, ojca i tak dalej, przechodzi się od razu z lakieru do stampera. Dlatego jest One Step. I ta płyta została, w przeciwieństwie do Mobile'a, została zmasterowana w całkowicie analogowym torze. Masterował ją Kevin Gray, o którym powiedzmy jeszcze dzisiaj kilka razy, dlatego że Kevin Gray jest autorem najlepszych remasterów Blue Train. Nie wszystkie wyszły spod jego ręki, ale te najważniejsze, nie wszystkie, ale jakby gros najważniejszych, to jest jego dzieło. Ale jeszcze dwa słowa o Coltrane'ie. 55 rok, nagrywają z Davisem i jak to bywało niestety w tych czasach, Coltrane popada w nauk heroinowy i zupełnie odlatuje. Mnóstwo wspaniałych jazzowych gwiazd umarło przez narkotyki albo wypaliło się do tego stopnia, że nie byli w stanie grać. Davis nie tolerował takiego zachowania, dlatego że mimo że sam nadużywał, dlatego że tak jak mówię, wynajmował instrument, nie człowieka. Instrument miał być sprawny. Kiedy przestawał być sprawny, żegnał się z nim bez jakichś sentymentów. W tym czasie rękę taką pomocną do Coltrane'a wyciągnął Thelonious Monk, z którym w 1957 roku Coltrane zaczął grać w Five Spot Cafe. To taki nowojorski klub, bardzo znany, dużo, dużo dobrych nazwisk. I razem z Thelonious'em, z Monkiem, grali tam koncerty. Zwykle co wieczór, czasami nawet 2 razy w ciągu wieczoru. W tym czasie zobaczył go na scenie Alfred Lion,
właściciel i twórca, producent wytwórni Blue Note. Spodobał mu się Coltrane, Coltrane wtedy powoli wychodził z uzależnienia. Spodobał mu się Coltrane i zaproponował mu nagranie płyty dla Blue Note'a. I to była jedyna płyta nagrana przez Coltrane'a jako lider dla Blue Note'a. Wszystkie inne grał jako sideman, czyli jako człowiek wynajęty. Oczywiście jako bardzo ważny element wszystkich zespołów, natomiast no, człowiek do wynajęcia. Zanim przejdę do tego jednego dnia, dlatego że płyta została nagrana w ciągu jednego dnia, 15 września 1957 roku, dopowiem tylko jeszcze, że następnego roku Davis, który zobaczył, że Coltrane wrócił do pełni sił, zatrudnił go ponownie i został jego członkiem zespołu aż do 60 roku i wtedy nagrał dwie najważniejsze płyty chyba i dla siebie, i dla jazzu, i dla Davisa. W 58 Milestones, a w 59 Kind of Blue. W 60 roku Coltrane został zatrudniony w wydawnictwie Atlantic. Atlantic nie było wtedy kojarzone aż tak mocno z progresywną muzyką jazzową i chyba chodziło o to, żeby nazwisko Coltrane'a, już wtedy znane, przyciągnęło ludzi po prostu do tego wydawnictwa, żeby kupowali, ale też innych muzyków, bo łatwiej się negocjuje kontrakty, kiedy masz w ręku jakiś atut. No, Coltrane był niesamowitym atutem. W 60 roku wydał w tym wydawnictwie płytę Giant Steps. Pokażę Państwu taki remaster z 2008 roku. Bernie Grundman go wykonał. To są, to jest akurat reprint taśmy master. Kładeczka wygląda w ten sposób oczywiście. To jest pierwszy raz, kiedy płyta ta została wydana na dwóch krążkach 45 obrotów na minutę. W 61 roku wydał Coltrane płytę, która jest ulubiona często przez melomanów, My Favorite Things, dlatego że to jest taka składanka trochę jego marzeń, to z tytułu wynika, utwory, które lubił. I tam zagrał właśnie po raz pierwszy na saksofonie sopranowym. W 61 roku wydawnictwo Atlantic kupuje wydawnictwo Impulse. Znają Państwo takie ikoniczne logo, Impuls, wykrzyknik, dlatego że chodziło o to, żeby od razu pokazać, że jesteśmy tacy hip, dzisiaj byśmy powiedzieli, to znaczy młodzi, sprawni i szaleni trochę. Impulse było przez Atlantic kupione po to, żeby tam zamieścić wszystkie swoje jazzowe zasoby. W Impulse Coltrane nagrał wszystkie najważniejsze swoje płyty z tamtego okresu i tak naprawdę to on wykreował tą wytwórnię. Książki, które są wydawane na temat wytwórni lub na temat jego, zawsze podkreślają, że to Train built this, to wydawnictwo. W 62, między 62 a 65 rokiem sformułował taki kwartet, który nazywany jest klasycznym kwartetem, bo wtedy pod koniec tego okresu, w 65 roku, powstaje jego najbardziej ceniona znowu płyta, jeżeli chodzi o artystyczny wymiar, czyli Love Supreme. Niestety człowiek raz zanurzony w nałogu, bardzo trudno mu się wyjść z tego i utrzymać. No niestety Coltrane obracał się w takim środowisku muzycznym, które przez całe lata 50., 60., 70. bardzo mocno nadużywało narkotyków. Kiedyś mówiłem, że wręcz w wydawnictwach był człowiek wynajęty czy zatrudniony tylko po to, żeby dostarczał narkotyki muzykom. Coltrane zaczął wtedy eksperymentować z LSD. Nie uważano to wtedy za narkotyk,
była to substancja używana do pobudzenia, po prostu artyści tego używali, wymyślona tak naprawdę przez FBI do przesłuchań, do różnych tego typu rzeczy. Okazało się, że też ma inne właściwości, które narkomani zaczęli wykorzystywać. Wtedy założył tak zwany drugi kwartet, kilka albumów koncertowych zarejestrował, niestety zmarł w wieku 40 lat, w 67 roku, nie z powodu uzależnienia, tylko na raka. Żył krótko, stosunkowo krótko, natomiast obok Davisa, a czasami przed Davisem, jest uznawany za najważniejszą osobę jazzu, głównie w odmianie bebop, ale też bardziej eksperymentalnego, dlatego że płyta Expression, na którą sobie wybrał młodych ludzi, właśnie pochodząca z tego ostatniego okresu, pokażę Państwu, tutaj mam na takiej, w takiej wersji japońskiej na CD, jest taką właśnie takim wyrazem, jakby to powiedzieć, takim wyrazem zadumy nad sobą. To nie jest oczywiście jego ostatnia płyta, natomiast bardzo ważna. Jak mówiłem, płyta Blue Train, powstanie płyty Blue Train zawdzięczamy trzem osobom. Jedną jest oczywiście Coltrane, który sobie mógł wybrać na tą płytę zespół. Drugą jest Alfred Lion, właściciel i szef Blue Note'a, który zaproponował tą pracę Coltrane'owi. I trzecią jest Rudy Van Gelder. Dwa słowa jeszcze tylko o podejściu do nagrania. Tak jak bywało wtedy w zwyczaju, powstało ono w ciągu jednego dnia. W ciągu tego samego dnia zostało zmiksowane do mono lub, tego nie wiem, zaraz Państwu zresztą wrócę do tego, zmasterowane i nacięty acetat, można było to zawieść do tłoczni. Zwykle było tak, że płyty nagrywały się głęboko w nocy, powiedzmy od 12, 2, czasami nawet od 4, kiedy muzycy wychodzili z klubów, dlatego że zarabiali na życie grając w klubach. Dzisiaj byśmy powiedzieli do kotleta, wtedy do tych klubów, żeby ich zobaczyć, przychodziło mnóstwo ludzi, którzy no, musieli zjeść, dlatego że na tym polegało bycie w klubie. Przypadek Blue Traina jest inny, dlatego że Lion zobaczył coś w Coltrane'ie, co postanowił wykorzystać, ale w taki dobry sposób, to znaczy wykorzystać jego kreatywność. Nie dało się tego zrobić w ten sposób, że Coltrane wraca z Five Spot prosto do studia nagraniowego, zbiera szybko jakichś instrumentalistów i coś grają. To też działało. Wiele wspaniałych płyt tak powstało. Natomiast ta płyta miała być inna. Lion zapłacił Coltrane'owi, żeby zebrał sobie zespół taki jak chce, to też jest rzadkość, dlatego że zwykle producenci dobierali muzyków i żeby najpierw poćwiczyli. I to ćwiczenie, myślę, to była szczególna rzecz w tym procesie, dlatego że wtedy się tego nie robiło. Wchodziło się do studia, grało się, tak jak Davis na przykład wchodzili do studia, on im rozdawał dopiero tam kartki z ogólnymi zarysami tego, co będą grać. Czasami świetnie wychodziło, czasami gorzej. Blue Train był najpierw przećwiczony. Weszli do studia, zagrali, każdy utwór został nagrany kilka razy, zaraz jeszcze do tego wrócimy, został pocięty, czyli z różnych take'ów zostały wzięte różne kawałki i sklejone jako płyta, jako taśma master. Lion mówiliśmy, Coltrane mówiliśmy i teraz Rudy Van Gelder. No, Rudy Van Gelder jest osobą, tak jak już było mówione, osobą absolutnie wyjątkową. To znaczy człowiekiem samoukiem, studiował i został optometrystą, czyli człowiekiem, który dobiera okulary. Był bardzo precyzyjnym człowiekiem, może dlatego tak jego nagrania brzmią, bardzo poukładanym człowiekiem, ale niesamowicie też kreatywnym.
To znaczy, jak raz coś zobaczył, to próbował to zrobić po swojemu, ale lepiej. Jakbyś, Wojtku, dwa słowa tak. powiedział o technice nagrania tego albumu, bo tutaj to jest dość, jak na tamte czasy, innowacyjny sposób nagrywania dźwięków, innowacyjny sposób też, innowacyjne studio, w którym innowacyjne, może za dużo powiedziałem, dziwne studio, które zostało zrobione przez Rubiego. No tak, to w zasadzie wszystko się łączy, to co chciałem powiedzieć z tym, co powiem. Rudy Van Gelder nagrywał w dwóch miejscach. To znaczy nagrywał w wielu miejscach, natomiast jego płyty są znane głównie z dwóch miejsc. Z Hackensack i Eaglestone Cliffs. Hackensack to był po prostu dom. Dom jego rodziców. On bardzo późno się wyprowadził, dlatego że kiedy rodzice budowali dom, przekonał ich, żeby zbudowali go tak, żeby mógł w nim nagrywać. I salon, który był połączony z kuchnią, stał się studiem nagraniowym. W ten sposób, że była wydzielona część na reżyserkę z szybą do salonu i w tym salonie po prostu muzycy nagrywali. Było to o tyle fajne, że czuli się jak w domu. Nie było presji, nie było w normalnych studiach 100 ludzi biega. U Van Geldera był tylko Van Gelder, dlatego że Van Gelder sam nagrywał, sam masterował, sam nacinał, sam wszystko robił. Dlatego był tani. Był bardzo atrakcyjnym człowiekiem dla wydawców, dlatego że dostarczał gotowy produkt, wysokiej jakości produkt, za dużo mniejsze pieniądze niż duże studia. Ponieważ ta przestrzeń w salonie była bardzo mała, nie było tam w zasadzie akustyki, no wejdźcie Państwo sobie do swojego pokoju i spróbujcie zagrać na instrumencie, ale głośnym. Nie mówię nawet perkusja rozwala wszystko, ale na czymkolwiek głośnym, to zobaczcie Państwo, jakie problemy się pojawiają. I wszystko jest głośne, nie ma pogłosu i wszystko się z sobą zlewa. Van Gelder, żeby to obejść, wymyślił taką technikę, która polegała na bardzo bliskim ustawieniu mikrofonów przy instrumencie. Nie można było przesadzić, bo wtedy zmieniała się barwa. Natomiast można było znaleźć takie miejsce, powiedzmy w odległości 10 do 30 cm maksymalnie, w którym barwa była akceptowalna, a nie było słychać niczego innego poza tym instrumentem. I każdy instrument dostawał swój mikrofon i on na żywo, na swojej konsoli miksował to do mono lub stereo lub wspólnie. Dopiero nikt tego nie robił wcześniej, dlatego że techniki służące do nagrań jazzowych zostały zaczerpnięte z technik, które były stosowane do nagrań muzyki klasycznej. Zwykle wydawcy byli przyzwyczajeni do nagrań muzyki klasycznej i w ten sposób się to nagrywało, czyli daleko mikrofony, dużo pogłosu pomieszczenia, daleka perspektywa generalnie. Płyty Van Geldera brzmią jak na wyciągnięcie ręki. One brzmią oczywiście nienaturalnie w tym sensie, że jednak instrument postawiony w większym pomieszczeniu wygląda trochę inaczej, ale one brzmią niesamowicie naturalnie. To znaczy one brzmią nie jak inaczej, prawdziwe brzmią inaczej, ale instrumenty Van Geldera brzmią lepiej niż inaczej, to znaczy lepiej czasami niż na żywo. Przez to, że wyeliminował pogłosy. Problemem oczywiście było to, że ten pogłos skądś trzeba było wziąć. Pierwsze nagrania Van Geldera są bardzo suche. No tam nic nie ma, nic tam się nie dało. No po prostu bliski instrument, zero pogłosu, no suche brzmienie. Bo w praktyce nagrywania mówi się, że jak się dodaje pogłos, to się moczy, wet się robi dźwięk, dlatego odwrotność to jest suche. Rozwiązaniem tego problemu dla Van Geldera było opracowanie takiego urządzenia przez firmę EMT, które naśladowało pogłos. Była to taka ogromna metalowa płyta, plate reverb, dlatego to się nazywało, z doczepionymi takimi jak gdyby mikrofonami w różnych miejscach. Sygnał był doprowadzany do niej z w jednym miejscu, była wzbudzana i na końcach, czyli po przejściu przez jakąś drogę,
było to zbierane i puszczane jako pokus. Płyta EMT-140 stała się ikoniczną. Van Gelder był jednym z pierwszych posiadaczy w Stanach Zjednoczonych i nawet no to niemiecki wynalazek, 57 rok. Dlatego Blue Train jest o tyle fajny, że to jest jedna z pierwszych płyt Van Geldera z prawdziwym pogłosem. Był to pogłos monofoniczny, dopiero stereofoniczny w 61 roku się pokazał. Jest to, to ważyło to prawie 300 kilo. W wielkości było 2 na 1,5, 2 na 120 mniej więcej. I zwykle pionowo stało. Ogromna rzecz, natomiast dzisiaj ogromne pieniądze trzeba za nią zapłacić. Niewiele jest działających dobrze. Nikt nie wie, jak tak naprawdę brzmiała, dlatego że to tak jak każdy instrument z wiekiem zmienia brzmienie. Tak naprawdę przecież nie wiemy, jak brzmiał Stradivarius, kiedy był nowy. Znamy jego brzmienie kilkaset lat później. I tak samo jest też z tym pogłosem. Van Gelder kupił momentalnie, jak tylko się pojawiła na rynku. Abbey Road nawet później od Van Geldera miała tą Plate Reverb. I zaczął stosować u siebie w studiu. Po czym ciekawostka, pisałem o tym, ciekawostka jest taka, że kiedy chciał mieć stereofoniczny pogłos, bo to już był mono, kiedy chciał mieć stereofoniczny pogłos, kupił drugą, to były straszne pieniądze, żeby była jasność, a on był jednym człowiekiem, to nie było wydawnictwo. Pieniądze na początku pożyczał od rodziców, oddawał, ale jednak no, był cały czas mieszkał z rodzicami i pożyczał od rodziców, a jednak udało mu się do czegoś dojść, prawda? Więc teraz jak się mówi, że dużo ludzi mieszka z rodzicami, jest szansa. Kiedy kupił tą drugą, okazało się, że ona zupełnie inaczej brzmi. Nikt nie wiedział dlaczego. Zrobił nagrania takie testowe z jedną i z drugą, wysłał do Niemiec i ludzie w ZMT powiedzieli, że nie wiedzą dlaczego ona brzmi inaczej. Co ciekawe, ta pierwsza, ten pierwszy pogłos Van Geldera, który kupił jako pierwszy z numerem 40, brzmiał inaczej niż wszystkie inne wyprodukowane przez tę firmę. Więc albo coś się zepsuło po drodze, mogło się zepsuć, coś się przesunęło, jakiś inny materiał może został wykorzystany, który w żadnej późniejszej nie był wykorzystywany i ona inaczej brzmiała. Oczywiście nie przeszkodziło to Van Gelderowi, on połączył je jako dwie monofoniczne i używał jako stereo, tak jak pisałem, jak już się przeprowadził do swojego nowego domu, gdzie miał dedykowane studio, wielkie, ogromne studio, to i tak stały u niego w sypialni zamiast ściany. To była taka ściana, no, 600 kilo to ważyło razem prawie. I to była przestrzeń. Ale trochę przeskoczyliśmy sprawę mikrofonu. Właśnie. Dlatego, że najważniejsze w nagraniu, oprócz rejestratora, też jeszcze nie mówiłem, ale za chwilę powiem, przestrzeni i muzyków, jest to, przez co się to nagrywa. Nagrania Van Geldera brzmią zupełnie inaczej niż większość nagrań jazzowych tego czasu ze Stanów, dlatego że on jako jeden z pierwszych korzystał z mikrofonu Neumann U47. Mikrofon lampowy, wynaleziony na początku lat, pod koniec lat 40. przez von Neumanna w Niemczech. Potem był sprzedawany jako Telefunken U47. Zupełnie inny niż mikrofony stosowane w Stanach Zjednoczonych. I tu jest rzecz, która zupełnie zmieniła dźwięk nagrań Van Geldera. Dlatego, że mikrofon U47 pokażę Państwu na kilku płytach, bo był potem stosowany przez Capitol Records i Columbia Records jako podstawowy. To jest Music Miles. To jest ten mikrofon. Membrana, elektronika z lampą. To jest jeden. Tutaj jest Chet Baker. Widzą Państwo, też mamy tutaj. Frank Sinatra. I oczywiście ikoniczna okładka Sinatry, gdzie jest kilkanaście tych mikrofonów. On też śpiewa, o, pokażę Państwu wyraźnie. O, też śpiewa do Neumanna czy Telefunkena. Mikrofon ten różnił się o tyle od amerykańskich, że był mikrofonem pojemnościowym. Czyli sygnał był kreowany
przez to, że membrana zmieniała pojemność z drugą płytką i po prostu był mierzony napięcie na wyjściu tego systemu, że tak powiem. Mikrofony amerykańskie były mikrofonami wstęgowymi. Też bardzo fajne, duża membrana. Ważne, że to są wielkomembranowe tak zwane mikrofony. Trochę gorsze, jeżeli chodzi o wysokie tony, natomiast fantastyczne, jeżeli chodzi o środek i dół pasma. RCA-44 to był taki kwadratowy, na pewno Państwo widzieli 100 razy. Dean Martin bardzo dużo śpiewał, do tego Billie Holiday do tego śpiewała. I one miały taką swoją ciekawą rzecz, że miały duży pik przy kilkunastu kilohercach i często na współczesnych reedycjach nie jest to skorygowane, bo się uważa taśmę master za master, nie do korekcji i wokale często brzmią trochę jasno i jazgotliwie. One tak nie powinny brzmieć, bo to było korygowane w trakcie nacinania. Na taśmie było zarejestrowane z tym pikiem, natomiast przy nacinaniu lakieru było to korygowane. No i mam dużo bardziej liniowy, słodsze wysokie tony, mocniejszy, taki pełniejszy dźwięk, natomiast miał niskie napięcie wyjściowe. To jest minus tych mikrofonów. Mikrofony wstęgowe miały duże, nie trzeba było tam za dużo wzmacniać. Dlatego jak nie dało się, dlatego Stany Zjednoczone dlatego budowały miksery o niskiej czułości wejściowej. Nie potrzebowały te miksery dużego napięcia, żeby dało się na nich pracować. Natomiast w Europie były popularne miksery o dużej czułości, dlatego że mikrofony były używane takie, które miały niskie napięcie wyjściowe. I to był problem. Kiedy Capitol i Columbia zaczęły stosować U47 u siebie, nie było, myślę, że widzieli, jaki jest problem, dlatego na przykład jak nagrywali wokal, to stosowali tłumik. Wstawiało się po prostu oporniki, dzielnik oporowy pomiędzy mikrofon a wejście i jakoś to brzmiało. Nie brzmiało to za dobrze, dlatego że ten dzielnik w torze zawsze psuje. Tak. Mhm. I idiotyzmem jest zmniejszać napięcie po to, żeby go za chwilę zwiększać. Dokładnie. Oprócz systemu, to jest ciekawostka, dlatego że przedwzmacniacz w systemie audio robi dokładnie to samo, a dzięki temu, że robi takie coś, dźwięk jest lepszy. Natomiast w studiu nie. Więc raz, jak się mikrofon, czyli blisko, w odległości 30-40 cm maksymalnie, jak na przykład był mikrofon dla wokalisty, wstawiało się dzielnik i hajda, jest dobrze. Natomiast jak się nagrywało orkiestrę, czy też instrumenty, to po prostu się stawiało ten mikrofon trochę dalej i też było dobrze. No, wiemy, że w Hackensack nie dało się postawić dalej mikrofonu, dlatego Van Gelder musiał wymyślić, coś z tym zrobić. Nie chciał stosować dzielników, dlatego poprosił swojego przyjaciela, żeby zbudował mu taką na zamówienie customową lampowy mikser. Ten mikser podpatrzył w studiach, został podpatrzony przez niego, to znaczy wysłał swojego kolegę do studia, żeby zrobił zdjęcia, tak z ukrycia, do Capitolu. Capitol wtedy był takim wiodącym producentem też sprzętu, bo wtedy każda wytwórnia produkowała, czy studio nawet produkowało swój własny sprzęt. Nie było jeszcze firm takich jak, no takich jak współcześnie stoły spotkamy, Studer czy Soundcraft czy cokolwiek, czy Niv. Wtedy każde studio budowało swój własny sprzęt. Ale ponieważ każde studio budowało sprzęt, to mało kto wiedział, jak to się robi. Wiedzieli to inżynierowie, którzy zbudowali. Najczęściej to był customowy, jedna sztuka, dwie, czasami trzy. Wysłał, w każdym razie Van Gelder wysłał swojego kolegę do Capitol Records, żeby zrobił potajemnie zdjęcia. Ciekawostka, dlatego że Van Gelder był strasznie zazdrosny o to, żeby nikt nie skopiował jego systemu ustawiania mikrofonów. Nie pozwalał robić zdjęć w czasie sesji, a wszystkie zdjęcia sesyjne, które znamy, są udawane. To znaczy on przestawiał najpierw mikrofony, ustawiał inaczej muzyków i dopiero wtedy pozwalał robić zdjęcia. Ale sam, jak widać, nie było problemu, żeby skorzystać z mądrości kogoś innego i na podstawie tej
konsoli z Capitol Records, powstała konsola dla niego z dużym wzmocnieniem 20-decybelowym na wejściu, 10 wejściami, lampowa oczywiście. Ciekawostka to, co jakiś czas też powtarzam, skąd się wzięło lewa środek prawa na pierwszych jazzowych płytach, prawda? Nie ma tak zwanej stereofonii, tak, takiej bryły, a to stąd, dlatego że nie było wtedy jeszcze na konsolach potencjometru panoramy. Pan to się nazywa. Teraz to jest naturalne, nawet w każdym komputerku coś takiego jest, żeby dać bardziej na lewo, bardziej na prawo, prawda? Wtedy tego nie było. Nikt nie wiedział nawet, że jest potrzebne. Nikt nie rozumiał, czym jest stereofonia. I dlatego na tych konsolach był przełącznik. Lewa, środek, prawa. I taki realizator musiał wybrać, czy dany instrument jest z lewej. Zwykle liderzy byli z lewej, nie zawsze, ale zwykle. Środek, zwykle to była perkusja i kontrabas, też nie zawsze. I prawa, czyli towarzyszące instrumenty. Ale często też perkusja z kontrabasem są po prawej stronie. A po środku fortepian. W każdym razie zrobili tą konsolę i ta konsola współpracowała już od razu bez tłumików z Neumannami. Zaraz sobie kupił następne. Do dzisiaj są przechowywane w studiu, gdzie studio cały czas pracuje, ale są przechowywane, w rękawiczkach są pokazywane oryginalne Neumanny Wangeldera. Mamy więc mikrofony, mamy bliskość, mamy pogłos i jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Płyty od 40, powiedzmy 6-7 roku aż do dzisiaj, natomiast tak realnie do końca lat, do połowy lat 90. były nagrywane na taśmę magnetofonową. Taśma to jest coś takiego, pokażę Państwu tutaj taki przykład. Pochodzi, to jest taśma taka z 70-lecie nagry podwójne, dwie taśmy zostały tam włożone. Tutaj to jest taśma na szpuli metalowej i zdjęcia, pokażę Państwu zdjęcia, które w 2008 roku zostały zamieszczone w reedycji, to jest Scotch. Blue Train został nagrany na taśmie Scotch 111, jednej z lepszych taśm. I współcześnie większość tych masteringowych taśm jest też na metalowych szpulach, dlatego że metalowa szpula gwarantuje taką spójność mechaniczną, to znaczy, żeby ona się po prostu nie ruszała. Taśma ma grubość, no to będzie widać, jest zaklejona, taśma ma grubość 1,4 cala i to jest taśma masteringowa. Taśma 1,4 cala pochodzi, jest jakby została wymyślona przez firmę Ampex na podstawie taśmy firmy Bass w niemieckiej, która przed wojną już zaczęła produkować taśmy do magnetofonów. Magnetofon się to zresztą nagrywało, nazywało po niemiecku, dla wytwórni, dla studiów nagraniowych, bo magnetofon z Niemiec pochodzi. Przynajmniej ten, w tej formie, którą ją znamy. Więc mamy na szpuli, ale tak naprawdę, pokażę tu Państwu taką taśmę masteringową, to jest jedna z najbardziej popularnych wersji 911 basy, to jest akurat z teatru. One, większość tych taśm wcale nie była na metalowych szpulach, bo szpula była czasami droższa niż taśma, tylko były w ten sposób. Widzą Państwo? To jest tak zwany NAB. To Amerykanie wymyślili, to jest standard amerykański i to jest po prostu taka mała szpulka, na którą nawijało się taśmę i dlatego magnetofony były poziome. Była duża metalowa, duży metalowy okrąg, na to wkładało się, wkręcało się NAB i na tym dopiero nawijało się taśmę. NAB w studiach nagraniowych pełni oczywiście podwójną rolę, dlatego że był standardowym otwieraczem do piwa. Fantastycznie się nim otwierało i wszędzie, gdzie poszliśmy, były naby do otwierania i do taśmy. Więc podejrzewam, że została nagrana właśnie z nabem, nie ze szpulą, ale pewności nie mamy, nie ma zdjęć. Natomiast wiadomo jest, że Wangelder korzystał z magnetofonów Ampexa. Na początku oczywiście monofonicznych, ale
I kupił go sobie w 51 roku, taki pierwszy 300C i kosztował on $1600, dzisiaj to jest około 20 tysięcy. Oczywiście pożyczył pieniądze na niego od rodziców, ale potem kupił drugi, potem trzeci, miał trzy monofoniczne magnetofony, dlatego że potrzebował też kopiować czasami coś między sobą. Albo po prostu mieć równolegle też jako tak zwany safety. Jak się nagrywa w studiach, nagrywało w studiach, to miało się ten główny magnetofon i drugi tak zwaną safe copy, czyli leciała cały czas i nagrywała też wszystko, co się działo. W ogóle dużo remasterów współczesnych jest z tych tak zwanych safe copy, dlatego że one są wyższej klasy, bo nie były ruszane najczęściej od 50 lat. Są dobrze przechowywane, a te główne taśmy były w kółko wyciągane, w kółko kopiowane, w kółko coś z nimi było robione. Ale do rzeczy. Wojtku, bo tutaj mówiłeś o taśmie. Taśma oczywiście tak. Wtedy była w tym magnetofonie w wersji mono. Czy rozumiem, że cała powierzchnia taśmy szła na ten sygnał monofoniczny? Jak to się zmieniło później? Dobrze, że pytasz. Tak. Taśma ewoluowała, to znaczy zaczęto od taśmy 1,4 cala, potem była taśma dwucalowa, calowa i wreszcie taśma 1,4 cala, 1,2 cala, cal 2 cale, czyli 5 cm. Mhm. Początkowo na tej ćwierćcalowej taśmie był nagrywany sygnał monofoniczny na całej powierzchni taśmy. Kiedy firma Ampex ustawiła nad sobą dwie monofoniczne głowice i wymyśliła w ten sposób magnetofon stereofoniczny, chociaż nie oni pierwsi stereofonie wymyślili, bo i Niemcy w czasie II wojny światowej też już nagrywali stereo. Natomiast wtedy to była duża, duża nowość. Kiedy wymyślili tą stereofoniczny sposób nagrania, to dalej nagrywali na tej samej taśmie 1,4 cala. I problemem było to, że o ile wcześniej sygnał zajmował dużą powierzchnię, to teraz zajmował o połowę mniejszą, a jeszcze sąsiadowała z zupełnie innym sygnałem, lewy z prawym. Potem jeszcze gorzej było, dlatego że na przykład w magnetofonach domowych mieliśmy cztery ścieżki. Pamiętają Państwo? Jedne szły w jedną stronę, drugie szły w drugą stronę. Bardzo trudno było trafić, żeby nie było przesłuchów jednej i drugiej. I to było jeszcze gorsze, dlatego że na tej 1,4 cala trzeba było umieścić aż cztery ścieżki. Ale w studiach nigdy tego nie robiono, dlatego wszystkie dopiski pro przy magnetofonach mówią, że to jest głowica stereofoniczna prawdopodobnie, ale na całą taśmę. Dopiero kiedy Ampex zaproponował magnetofon trzyśladowy, wyprodukowano taśmę półcalową, dlatego że tych trzech śladów już nie dało się tak dobrze zmieścić na tej ćwierci cala. I te półcala znowu potem wzrosło do czterech ścieżek, potem w półprofesjonalnych aż do ośmiu, natomiast dla ośmiu potem zrobiono jednocalową, dla 16 dwucalową i potem znowu 24-ścieżkowy znowu na tej dwucalowej dalej, czyli najlepsze nagrania znowu są na dwucalowych, ze starszych magnetofonów, 16-ścieżkowych. No ale odbiegamy trochę od tematu. Monofoniczna taśma ma przez to swoje zalety fizyczne po prostu. Dlatego wielu kolekcjonerów uważa, że tylko nagrania monofoniczne mają sens, że tylko one brzmią dobrze. Co czasami jest prawdą, a czasami nie. Dlatego że duża część nagrań monofonicznych, szczególnie z końca lat 50. i początku lat 60. była wykonywana już na magnetofonach stereofonicznych i ze stereo było miksowane do mono. To nie było tak, że zawsze nagrywano osobno mono, osobno stereo. Przez długi czas tak było. Na przykład Kind of Blue powstało równocześnie na magnetofonie mono i trzyścieżkowym. I ciekawostka, do dzisiaj zachowała się tylko ta wersja trzyścieżkowa, tak jak większość płyt stereofonicznych Davisa jest dostępna z masteru monofonicznego, tak Kind of Blue akurat istnieje tylko jako trzy ścieżki. I ciekawostka, kiedy japońska Columbia wydawała taki boksik z mono, zapomniała napisać, że akurat Kind of Blue z tego boksu nie jest z taśmy monofonicznej, tylko został zmiksowany z trzech do jednej.
I wtedy to mono nie ma kompletnie sensu dla mnie. Dlatego, że oprócz tego, że taśma nasycona, tak jak monofoniczna taśma, ma zalety, ponieważ ma dużo większy, wyższy sygnał, niższe szumy, zniekształcenia i tak dalej, to inaczej miksuje się materiał monofoniczny, a inaczej stereofoniczny. Prawie wszyscy realizatorzy do początku lat 60., czasami nawet dłużej, miksowali monofonicznie, to znaczy nawet jak nagrywali stereo, to słuchali mono. Mówią o tym biografowie Van Geldera, że on też tak robił. To znaczy był przyzwyczajony do monofonicznego obrazu i tylko w ten sposób potrafił sobie ustawić proporcje i odległości. Dlatego, że w mono gramy wyłącznie wielkością, czyli wolumenem instrumentu i głębokością sceny. Nie ma lewa, prawa. Jest to dużo trudniejsze, dlatego że wszystko się zlewa, jeżeli to nie umiemy tego zrobić. No Van Gelder umiał, ale i tak miksował w mono. Natomiast Blue Train, od Blue Train oczywiście wyszedł najpierw w wersji monofonicznej, dopiero długo potem wyszedł w stereo. Nie wiemy, czy został, jak został nagrany. Wydaje się, że wtedy Van Gelder nagrywał równolegle mono i stereo, dlatego że istnieją mastery mono i stereo. Współczesne, najnowsze te, o których w zasadzie chciałem powiedzieć, zostały wykonane właśnie z dwóch różnych masterów. Jest osobny master mono, osobno master stereo. Gdzie jesteśmy? Żebym się nie zgubił. Jesteśmy przy... Dopiero nagraliśmy płytę. Przy magnetofonach. Dobrze. Van Gelder zresztą później, Van Gelder bardzo nie lubił analogu. Dziwna sprawa, ale jak tylko pojawiły się magnetofony cyfrowe tam w 78 roku, od razu kupił pierwszy PCM 1600 Sony, magnetofon masteringowy, cyfrowy i uważał, że analog to jest błąd. Potem zresztą Mitsubishi kupił X80, za chwilę Sony i za chwilę wieloślad Sony, bo też się złamał, chociaż przez całe życie nagrywał na stereo, to znaczy aż do drugiej połowy lat 70. wszystkie nagrania Van Geldera są nagraniami najpierw monofonicznymi, a potem live to stereo. To dzisiaj jest uważane za nie wiadomo co, a wtedy on wyłącznie tak robił. No to przejdźmy do wydań, bo to tak mówię, pokażę jeszcze Państwu pierwszą na świecie, już chyba pokazywałem. To jest pierwsza na świecie płyta długogrająca wydana w stereo w 1957 roku przez maleńką firmę Audio Fidelity, specjalnie wydana właśnie przez małą firmę, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, czy to ludzie są w stanie kupić. Okazało się, że nie wszyscy, bardzo długa, aż do połowy lat 60. Wielu ludzi wolało monofoniczne płyty, nie, w ogóle nie chciało się bawić stereofonicznymi, natomiast nagrania już istniały. I firmy, pokazywałem Państwu okładeczkę, firmy drukowały jedną okładkę i żeby ją jakoś odróżnić, wersję stereo od mono, naklejały naklejkę, to jest naklejka. Ona była zresztą w różnych miejscach. To jest reedycja, ale nawet te reedycje w różnych miejscach mają naklejone te naklejki. Te stereo było, jakby naklejki stereo były w różny sposób pokazywane. Pokażę Państwu tutaj jeszcze, o, na przykład Sinatra, późna przecież płyta. Brytyjskie wydanie, jest naklejeczka, że to jest wersja stereo. Deutsche Grammophon też na początku naklejał takie czerwone naklejki tutaj w tym miejscu na winiecie, a potem zaczął po prostu drukować, pokazując, że to jest wersja stereofoniczna. Dzisiaj tego nie mamy, dlatego że wszystkie, prawie wszystkie płyty dzisiaj nagrywane, wydawane są w stereo, ale jak ktoś chce pokazać taki vintage'owy parzur, to pisze na przykład, że stereo pokazuje strzałki, różnie te firmy sobie jakby uwidaczniały, że to jest materiał stereofoniczny. Wojtku, zanim przejdziemy do wydań, jeszcze jedna rzecz, która mnie zaintrygowała, czytając twoje teksty dotyczące tej płyty, jak i też w ogóle historii nagrywania. Kwestia nagrywania mono stereo, bo mono wiadomo, nagrywamy, mamy osobne ścieżki, natomiast potem w miksie stereofonicznym, w tym pierwszych miksach, gdzie mieliśmy lewy, prawy, środek,
to nie jest do końca tak, że jak słuchamy tego, to mamy lewy, prawy, środek, tylko te dźwięki przechodzą między tymi kanałami, tworząc jakby taką panoramę. Skąd się to wzięło, jakbyś dwa słowa powiedział, bo to była bardzo ciekawa rzecz, którą udało mi się wyczytać u ciebie. No to jest właśnie bardzo fajne, dlatego ja zazwyczaj preferuję jednak wersje stereofoniczne, mimo że tak naprawdę one nie są stereofoniczne z dzisiejszego punktu widzenia, na przykład z punktu widzenia nagrań, nie wiem, binauralnych, tylko to jest multimono tak zwane, czyli mamy monofoniczne źródła poustawiane w różnych miejscach panoramy. Łączy je pogłos, to znaczy to był pogłos monofoniczny, natomiast na każdym instrumencie taki sam, tylko w różnych proporcjach. Ale rzeczywiście w tych dobrych nagraniach jazzowych ma się wrażenie, że to jest stereo. A bierze się to z bardzo prostego faktu. Te mikrofony, mimo że były dość blisko instrumentu danego, to słyszały też, czyli odbierały sygnał z innych instrumentów. W Hackensack oni dosłownie na sobie stali, to znaczy kontrabas stał zaraz przy fortepianie, gdzieś zaraz perkusja była, perkusja zagłuszała wszystko, nie stosowano wtedy jeszcze tak zwanych tych odgrup. Mhm. Dzisiaj to jest naturalne, w ogóle się buduje tak zwane bud osobne, czyli osobne pomieszczenia, żeby tam umieścić perkusistę, żeby nie zagłuszał reszty, bo przy miksie dużo łatwiej jest zmiksować sobie, jak mamy czysty sygnał, bez tak zwanych leakage, czyli przecieków. A dlatego tak ten jazz z lat 50. i 60. dobrze brzmi, że te przecieki istnieją. To znaczy każdy mikrofon słyszał też trochę inny mikrofon. I nawet jak sobie potem ustawiliśmy sztucznie, rozrzuciliśmy nie tak jak stały przecież w studio, to nie było tak, że Coltrane stał po lewej, perkusja gdzieś po prawej i tak dalej. Nie. Oni w różnych miejscach stali, ale grali razem przede wszystkim na setkę i te przecieki z różnych mikrofonów powodowały, że ma się wrażenie takiej panoramy, ale niesamowicie prawdziwe. Nie wiem jak to jest, czy to nasz mózg sobie jakoś dopisuje tą rzecz, ale dopisuje, a najwyraźniej mu to pasuje. To znaczy dla niego najwyraźniej to jest coś naturalnego, dlatego że słucha się tego jak naprawdę stereofoniczną rzecz, mimo że no irytuje trochę, że jest skrajnie jeden instrument, skrajnie drugi. Zresztą te na środku zwykle są najsłabiej pokazane, bo się je z dużym pogłosem pokazywało, a te skrajne się dość mocno, żeby był efekt stereo oczywiście. Mm-hmm. To jeszcze czy to pytanie, już? Zanim przejdziemy tak do wydań, bo mnie cały czas rotuje jedna rzecz. Mamy nagranie, był ten pamiętny dzień, przyszedł Coltrane, Rudy odpalił nagrywarki, magnetofony, zrobili nagranie. I to nagranie w jaki sposób zabrzmiało wtedy, zostało zapisane na taśmę. Teraz mamy ileś remasterów wydań, które jest tak na dobrą sprawę prawdziwy, bo my wybieramy, które nam najbardziej pasuje. Tutaj stwierdzamy, że jest najfajniejszy dźwięk, natomiast jak to się ma z rzeczywistością, która odbyła się tego pamiętnego dnia? Czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób tutaj zrozumieć tę ideę, czy też zanurzyć się w te dźwięki? Bo to już tyle razy zostało przetrawione przez różne algorytmy. Muszę Państwa zmartwić i powiedzieć, albo ucieszyć, że to, co dostajemy na płytach, jakimkolwiek nośniku, nie do końca ma odzwierciedlenie z tym, co jest na taśmie. Dlatego, że taśmę nagrywało się z myślą o tym, że zostanie z niej wytłoczona płyta LP. Żeby wytłoczyć dobrze płytę LP, należało wykonać wiele działań, głównie na barwie. Trzeba było obciąć trochę dołu, dodać trochę góry, dlatego że to się potem gubi w nas w kolejnych kopiach. Każda kopia, dlatego one step jest tak prosty, ale trzeba zupełnie innych znowu zestawów umiejętności do niego. W każdym razie przy każdej kopii traci się część wysokich tonów. Więc żeby dobrze naciąć, trzeba je podbić. Realizator czy reżyser nagrania, wiedząc o tym, zawczasu trochę podbijał górę. Wyższy środek i górę, żeby ułatwić życie człowiekowi, który będzie nacinał. Wagener sam to robił, więc on od razu sobie nagrywał tak, jak chciał, żeby sobie naciąć. Oczywiście przy nacinaniu jeszcze podbijał troszkę, natomiast już nie trzeba było tego dużo robić. Miał już wystarczająco duży sygnał z taśmy. Drugie, obcinał bas. To jest problem, który istniał bardzo długo i w zasadzie do końca płyty winylowej,
można powiedzieć, że istnieje. Dlatego, że większość ludzi, którzy słuchała muzyki, słuchała ją na bardzo tanim sprzęcie, naprawdę tanim. I nie jest to zarzut ani nic, po prostu słuchali na tym, na czym kupili, na co ich było stać, na co chcieli wydać pieniądze. A jedną z takich słabych właściwości tanich gramofonów jest to, że nie potrafią śledzić ścieżki, jeżeli jest zbyt dynamiczna i ma zbyt mocny bas. Wtedy igła wyskakuje i wydaje się, że płyta jest wadliwa. Kiedy pod koniec 50. lat te duże wytwórnie zaczęły tłoczyć płyty tak, jak im się wydawały, że powinny być i dobrze brzmiały na ich magnetofonach studyjnych, na przykład na Garardzie lub EMT, okazywało się, że sklepy przyjmowały połowę zwrotów, że połowa płyt była zwrócona ze względu na to, że ludzie uważali, że są zepsute. I rzeczywiście, nawet w sklepie, jak się na niedrogim gramofonie posłuchało takiej płyty, to wyskakiwała, przeskakiwała, czyli uszkodzona. Dlatego odpowiadając na pytanie, taśmy nie są tym, co my słyszymy na płytach i na płytach LP i CD. Dlatego każdy z remasterów jest swego rodzaju kreacją artystyczną. Mniej lub bardziej udaną, mniej lub bardziej wierną oryginałowi. Japończycy mają taką skłonność, żeby robić wszystko jeden do jeden i na początku Acoustech, czyli firma, która robiła remastery dla Analog Production, też wychodziła z tego założenia. Na przykład mam taki SACD Nat King Cole'a, na którym zamieszczono i wersję monofoniczną, i wersję trzyścieżkową, i stereofoniczną. Trzy wersje tam są. I ta wersja stereofoniczna jest bardzo jasna. Monofoniczna nie, dlatego że ona została już przygotowana do wydania. Natomiast ta stereofoniczna jest taka, jak została zapisana. Mono jest już obcięte, wygładzone i tak dalej, a ta stereofoniczna ma bardzo jasną górę. Nie dlatego, że oni chcieli tak, tylko oni już przewidywali, jak to zrobić, żeby płyta jak najlepiej brzmiała. Nie wszędzie, ale generalnie, żeby jak najlepiej. Stąd każdy remaster jest dla mnie ciekawy, bo jeżeli chodzi o taśmę oczywiście jako źródło, bo wychodzi z tego całego założenia, które nie da się przełożyć jeden do jeden na płytę. Trzeba coś z tym zrobić. Dziękuję za odpowiedź. Przejdźmy w takim razie do tych wydań, które posiadasz, jakbyś w telegraficznym skrócie, może nie, ale już godzinkę rozmawiamy. Mieliśmy godzinkę tylko przeznaczyć na całość. Przybliżył nam. To jest tak, jak mnie zapraszasz. To ja mówię godzinę, a ty musisz zapisywać dwie. No tak jest niestety. Przyzwyczaiłem się. Dobrze, Wojtku. Zacznijmy od pierwszego remasteru, który posiadasz, cyfrowego, czyli mówimy tutaj o płycie CD. Prawdę mówiąc, nie mam całkiem pierwszego, dlatego że pierwszy został wydany w 1984 roku w Japonii i był to remaster cyfrowy. To bardzo ciekawe, dlatego że 1984 rok to jest czas, kiedy w zasadzie nie ma jeszcze urządzeń cyfrowych masteringowych. Są nieliczne, są bardzo prymitywne, i bardzo okropnie drogie, to znaczy już sprzęty analogowe były drogie, a te cyfrowe były kilkukrotnie droższe. I ten pierwszy remaster prawdopodobnie, nie wiem, ale prawdopodobnie został wykonany na tym samym systemie, co ta płyta, to jest K2. Widzą Państwo tę ciekawostkę, logo High Quality CD, ale to nie jest płyta High Quality CD, stąd wzięto potem dopiero nazwę tego typu płyt. Ale ta wersja K2 została zremasterowana też cyfrowo na takim czterościeżkowym systemie masteringowym JVC. JVC była wtedy w czołówce tego typu badań i wszystkie płyty K2, które wtedy wydawała, były masterowane na tym cyfrowym. Sam system cyfrowy był dość prymitywny, natomiast magnetofon masteringowy, który stosowali, który był odmianą Sony PCM1600, był dużo lepszy od magnetofonu Sony, więc tutaj jakby zyskiwali. Plus taki, że ten materiał master już był cyfrowy, nie trzeba było dodawać znowu szumów, więc można było wysłać do tłoczni od razu, nie trzeba było taśmy do tłoczni wysyłać, no same plusy.
W 1985 roku pojawia się takie, bo ta pierwsza inicjalna była taka bardzo krótka, tylko żeby zaznaczyć, że coś się pojawiło, bo EMI zaczęło wznawiać wtedy płyty Blue Note'a. W ogóle EMI zaczęło wtedy wznawiać swoje płyty, zostało kupione przez inną firmę, która najpierw trzymała ją w uśpieniu i dopiero od 1984 roku zaczynają wychodzić wznowienia EMI i należących do niej wytwórni. W 1985 roku pojawia się pierwszy remaster ogólny, który też był remasterem stereofonicznym. Pierwsze, w ogóle pierwsze te remastery zwykle były stereo. Ciekawostka, dlatego że potem większość była monofonicznych. Szczególnie Japończycy upodobali sobie wersje monofoniczne, wychodząc z założenia, że ona jest tą oryginalną. Zresztą z dobrego założenia. Tutaj mamy jeszcze kod Spark, nie wiem czy widać, AAD, czyli wiemy, że zostało zmasterowane na sprzęcie analogowym. Płyta dla Europy została wytłoczona w Europie, natomiast dla reszty świata w Japonii. W 1996 był wykonany pierwszy 20-bitowy master, 88 i 2 kHz, czyli też już wyższy. Te pierwsze to były po prostu 44,1, 16 bitów. Ten był już w wyższej rozdzielczości i zaraz potem pojawia się wersja Super Beat Mapping. Super Beat Mapping w skrócie polegała na tym, żeby z tych 20 bitów zrobić 16. Bo lepiej obrabiać sygnał w jak największym pliku, czy w jak największym sygnale, czyli na 20 bitach, obrabiamy sobie ten sygnał, ale potem i tak trzeba zrobić z niego 16. Kiedy się zmniejsza ilość bitów, powstaje tak zwany szum kwantyzacyjny, czyli coś, to nie jest szum tak, jak go rozumiemy, natomiast on zniekształca sygnał po prostu. I żeby tego uniknąć, stosuje się różne techniki. Najczęstsza to jest tak zwany noise shaping, czyli wyrzucanie tego szumu powyżej pasma przenoszenia. I Super Beat Mapping to jest pomysł Sony. Bardzo fajny, myślę, 20-bitowe ich wydania są jednymi z fajniejszych. I tutaj mam do pokazania seria Master Sound. Ona akurat wychodziła na złocie, ale Super Beat Mapping wcale nie musiał być na złocie. To były bardzo fajne wydania. W 1998 roku Hiroshi Namekata, szef Toshiba EMI, czyli takiej połączonej firmy, zainicjował proces remasterowania wszystkich nagrań Vangeldera. Masteringiem zajął się Vangelder. I w 1998 roku i 1999 to kilka lat trwało, wyszło najpierw 250 aż tytułów, więc Vangelder był bardzo płodnym człowiekiem i bardzo sprawnym, wiedział chyba czego chce. Potem znowu 150, potem 50, no naprawdę bardzo dużo. W Japonii te płyty ukazały się w formie mini LP, czyli tak jak mamy plastik tak zwany, mini LP, gdzie była reprodukcja. To jest akurat wersja, zaraz zobaczę co to mamy. To mamy wersję monofoniczną, właśnie, bo to Japończycy zaczęli wydawać rzeczy mono, dlatego że tam, że mono jest, że Vangelder remasterował, jakby masterował to, nagrywał to, masterował to w mono, tak jak mówiłem, prawda? W czasie miksu słuchał monofonicznego miksu. To były już przetworniki 24-bitowe, 96 kHz. Nie jestem pewien, na co był nagrywany master, to znaczy po zremasterowaniu z taśmy trzeba nagrać to na coś, prawda? Czyli mamy taśmę master, potem tor masteringowy i na coś trzeba nagrać. Nie nagrywano już wtedy na taśmę, bo by się powtarzały szumy i błędy. Nagrywano wtedy już na cyfrę. Nie wiem na co, a być może na któryś magnetofon szpulowy, może Sony, nie wiemy tego. Bardzo duża kampania, to są najbardziej znane w ogóle remastery. RVG logotypy były na płytach zamieszczane, zaraz Państwu pokażę. Tutaj akurat na tej jest na środku umieszczone.
żeby było wiadomo, że to Van Gelder sam zrobił. W 2003 roku ukazały się dwie płyty, z których jednej trzeba unikać, dlatego że to był sam środek takiej antypirackiego szaleństwa wytwórni. Wydawało im się, że przegrywanie płyt zmniejsza ich dochody. Zapomnieli, że dużo wcześniej nagrywało się muzykę na taśmy i używanie taśm zwiększało sprzedaż płyt. Dlatego, że ludzie nagrywali sobie składanki, czasami przegrywali nawet całe płyty, ale zwykle składanki i na podstawie tego kształtowali swój gust i szli do sklepu i kupowali. Natomiast firmy potem powtórzyły ten sam błąd przy plikach, stwierdziły, że to jest godzi w ich interes, no bo było to niezgodne z prawem. I wprowadziły takie płyty, które się nazywały Copy Controlled Disc. Wyglądało to jak płyta CD, natomiast sygnał był zniekształcony na niej w ten sposób, żeby nagrywarki komputerowe nie radziły sobie z nią, żeby wyskakiwały z tych swoich widełek, gdzie są w stanie nagrać, żeby po prostu nie dało się tego nagrać. Na odwrocie, pokażę Państwu, tutaj mam Anię Garbarek, akurat Briefly Shaking, znakomita płyta, zresztą z jednym z lepszych basów tutaj w jednym kawałku nagrane. Na odwrocie zawsze umieszczano takie informacje, gdzie nie można puszczać i tak dalej. Dużo odtwarzaczy kompaktowych, które korzystały wtedy z transportu CD-ROM, nie odtwarzały tych płyt. Na normalnych kompaktach da się to oczywiście odtworzyć, ale brzmi gorzej niż normalna płyta, dlatego że odtwarzacz musi sobie radzić z błędami. Ta płyta cały czas jest zniekształcona, jeżeli chodzi o odczyt. Po to zostało tak zrobione. Dlatego jak się tylko da, należy unikać tego. W 2008 roku powstały kolejne reedycje i najbardziej znane są SHM CD, a potem w 2016 na podstawie tego Platinum SHM, Ultra High Quality CD i SHM CD. Ale jesteśmy w 2008 roku, dlatego że wtedy wychodzi jeden z fajniejszych remasterów, to jest Analog Production i wykonał go Kevin Gray, remaster. Ze Stevem Hoffmanem, szefem Analog Production, natomiast głównym remasteringowcem był Kevin Gray w swoim studiu analogowym, lampowym niemal w całości wtedy. I to jest człowiek, który się będzie pojawiał przy najważniejszych remasterach, które zostały później wydane. Tutaj mam taką wersję LP z 2014 roku, wydaną jako Back in Black. To jest o tyle fajna, że wprawdzie remaster jest cyfrowy, w torze analogowym, lecz docelowo na cyfrowe pliki, ale wykonany przez Alana Yoshidę. Alan Yoshida to jest człowiek, który wymyślił XRCD. Jeden z najlepszych masteringowców na świecie, który też specjalizuje się w remasteringach. I to jest jeden z jego fajniejszych remasterów, niestety cyfrowy. Ale jesteśmy w 2008 roku. Sygnał na tą płytę, jeszcze raz ją pokażę, na płytę Analog Production został nagrany od razu w DSD, spisany z taśmy analogowej w torze analogowym do DSD. Niestety nie wiem, z czego została wykonana warstwa CD. Generalnie jest tak, że kiedy Sony udziela licencji, udzielają też na taką technologię, która się nazywa DSD Direct. Polega ona na tym, że da się z sygnału DSD wykonać bezpośredni zrzut do PCM44.1, dlatego że 2,8 kHz, czyli sygnał DSD, bardzo ładnie dzieli się z 44.1. W ogóle zresztą dlatego został wybrany. I w 2003 roku, kiedy Analog Production wydawało poprzednią taką partię dużą remasterów Blue Note'a, zostały wykonane osobne mastery na warstwę CD i na warstwę SACD. Warstwa CD miała masteringowy magnetofon Sony PCM1630, ale z dużo lepszymi przetwornikami i filtrami cyfrowymi firmy Apogee. Tutaj nie wiem, nie ma loga
odpowiedniego na płycie. Nie wiadomo skąd to jest, ale pokazuję to jako płytę SACD, dlatego że najważniejsza jest ta właśnie SACD. W 2016-2017, tak jak mówiłem, się ukazują SHM, CD, Platinum SHM, Ultra High Quality CD i tak dalej. To są wersje i monofoniczne, i stereofoniczne. Trzeba patrzeć na okładki, na opisy tak naprawdę, bo okładki nie pokazują, jaka to jest wersja. Trzeba sobie zapisać albo zapamiętać, tych ważnych remasterów jest tylko 9. Ważnych wydań jest ze 13-14, więc cyfrowych. Da się to ogarnąć. W tym samym roku Van Gelder umiera. Już był dość podeszłym wieku, natomiast umiera dość schorowany. I w tym roku te wydawnictwa okazują się w nowym remasterze 24192, ale już nie Van Geldera. Van Gelder zatrzymał się na 24,96. Zapomniałem tak, że jest jeszcze 2007 rok, kiedy ukazuje się taki remaster w Japonii tylko. To jest płyta SHM SACD. Szybciutko powiem, na czym to polega. Kolor jest ważny, dlatego że on został dobrany po to, żeby jak najmniej rozpraszał się promień lasera. Płyta SHM SACD jest płytą jednowarstwową. Bo już na pewno o tym mówiłem, kiedy Sony wymyśliła płytę SACD, pierwsze jej płyty były jednowarstwowe, dlatego że dodanie drugiej warstwy przeszkadza w odczycie. A dwa to jest po prostu sklejenie dwóch płyt. Sklejenie zawsze powoduje naprężenia mechaniczne. Dlatego okazało się, że lepiej zrobić jednowarstwową płytę niż hybrydową. Analog Production, płyta hybrydowa, dlatego że chcieli to sprzedać większej ilości ludzi, bo i warstwa CD świetnie brzmi, i SACD. Natomiast jak chcemy być no, już na topie, no to nie ma wyjścia, musi to być jednowarstwowa. I tutaj w połączeniu z różnymi technikami, między innymi z tym kolorem, z technikami nacinania matrycy, otrzymujemy tą SHM SACD, czyli płytę wykonaną na innym troszkę podkładzie metalicznym i nie z plastikiem zwyczajnym, tylko z polimerem takim bardzo przejrzystym, żeby nie było ugięć ani załamań światła. Ale tak naprawdę najważniejszy jest remaster z 2022 roku. Mówiłem o Kevinie Greju, dlatego że on wykonał wszystkie najważniejsze po 2008 roku remastery. W 2014 na potrzeby takiej kampanii Tone, znaczy takiej serii Tone Poet, ukazała się jego pierwszy remaster zrobiony dla Blue Nota. I to był remaster analogowy. Ale w 2022 roku na 70-lecie? Już zapomniałem. Może ty wiesz, czekaj, 57 rok, 65 lat? 75 lat, tak? Tak, jakoś. Na 75-lecie wydania poproszono Kevina Greja o zrobienie jeszcze raz remasteru. I dostał do tego obydwie wersje, mono i stereo. I te wersje zostały wydane osobno, jako mono i stereo, zarówno na LP, jak i na CD. Wersja monofoniczna wygląda tak. To jest akurat też SHM SACD. I to też jest SHM SACD, wersja stereofoniczna. Ona nosi taki podtytuł The Complete Masters, dlatego że po raz pierwszy znalazły się na niej też wszystkie utwory, które w ogóle znaleziono na tych taśmach. Do tej pory od któregoś tam wydania, nie pamiętam, dokładano dwa kawałki, czasami trzy, które też zostały zremasterowane. To były albo inne utwory, albo inne take'i. Natomiast tutaj wydano wszystko, co wtedy zostało zarejestrowane. I wrócę teraz do tego, co mówiłem na początku, do klejenia taśm. W 2008 roku okazało się, że solo fortepianu z utworu tytułowego nie jest solem z tego utworu, dlatego że znaleziono utwór, z którego to solo wycięto, natomiast w tamtym utworze już sola nie ma, bo został wycięty. I
Tego nie słychać oczywiście, dlatego że na tym polega mistrzostwo producentów, że potrafią złożyć z różnych kawałków coś, co nam się wydaje lepsze niż te oryginalne. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to było tak, przynajmniej audiofile tak chcą, żeby wejść do studia, nagrać od 1 do 100 i tak jak zostało nagrane, wytłoczyć. Prawda jest taka, że to są najczęściej bardzo nudne nagrania, często nietrafione artystycznie. Najlepsze nagrania, jakie znam, to są właśnie między innymi Blue Note, to jest Prestige, to jest Verve, gdzie taśmy były w kółko cięte, klejone, kopiowane, wklejone, kopiowane. Bo wtedy dopiero powstawał artystyczny produkt, można powiedzieć. No, coś, czego nie ma w rzeczywistości, w tym sensie, że oni nigdy w ten sposób nie zagrali, natomiast dostaliśmy to w najlepszej wersji, w jakiej można było dostać. Rozumiem purystów, którzy mówią, że fajnie by było dostawać to, co zostało nagrane na setkę. Ale dowody wskazują, dowody organoleptyczne, wystarczy posłuchać, że to nie jest dobra droga, że jednak trzeba umieć edytować. Edycja, tak jak w filmie edycja, jest najważniejsza. Nam się wydaje, że reżyser jest ważny, że producent czasem jest ważny, też dopiero niedawno zrozumieliśmy, że producent w filmie jest ważną osobą. Tak naprawdę edycja materiału pokazuje go w ten sposób, w jaki go znamy. Czyli wydobywa z całego materiału nagranego ten właściwy. I wydaje mi się, że właśnie dlatego Blue Train ma taki wyraz, jaki ma. A wracając do wydań, dzięki temu, że Kevin Gray zrobił to w analogowym systemie i ten materiał na płyty SACD też został zmasterowany w analogowym systemie, lampowym i tranzystorowym, bo on już troszkę zaczął tranzystory też stosować i zapisana od razu w DSD. Wydaje mi się, że ta najnowsza wersja, zarówno, bo słuchałem też winylu, że zarówno ta winylowa wersja, jak i cyfrowa, czy to SACD, czy CD zwykłe, w Japonii też jest ultra high quality CD wersja tego remasteru, że to są najlepsze remastery. Najfajniejsza, jeżeli chodzi o historię, jest oczywiście pierwsze wydanie, to z 85. Jest fajne dlatego, że można usłyszeć, jak wtedy rozumiano cyfrę i co wtedy cyfra dawała. Ale jeżeli chcemy mieć coś naprawdę najlepszego, to co zrobił Kevin Gray z producentem na tych nowych remasterach, czegoś takiego jeszcze nie było. A dlaczego zrobili? Jest taki bardzo długi film na YouTubie, jeżeli Państwo mają ochotę, to zachęcam, gdzie jeden z YouTuberów spotkał się z Kevinem Grayem i z szef i z jeszcze jednym gościem, już nie pamiętam, ale znajdą Państwo, i zapytał go właśnie o to, czy korzystał ze swoich notatek z poprzednich remasterów, bo każdy remasteringowiec zostawia notatki na opudełku lub opisie. Jest to wymagane, żeby każdy następny, kto robi z tego, mógł z tego skorzystać. I Gray powiedział wtedy coś takiego, że nie. Że to był pierwszy raz, kiedy nie patrzył w ogóle na swoje notatki stare, kiedy nie patrzył na notatki na pudełku, tylko zrobił to tak, jak mu się wydawało, że powinno brzmieć. I to jest odpowiedź na to, co się pytałeś wcześniej, czy słyszymy to, co jest na taśmie. Na tych remasterach nie słyszymy tego, co jest na taśmie. Słyszymy dużo więcej i dużo lepiej, niż jest na taśmie. Dziękuję. Ja to jeszcze nawiążę, Wojtku, do jednej rzeczy, bo to, co przed chwilą powiedziałeś, jeżeli chodzi o realizację miksy i wydania, czy to nie jest czasami tak, że artysta, który idzie na scenę i zagra jakiś utwór, czy też wchodzi do studia i coś zagra, i potem, gdy słyszy wersję finalną, to stwierdza, Boże, ja na tej płycie gram lepiej niż to było w oryginale, czyli w środku tam, gdzie grałem, czy to jakby, no, tak to do tego nie dąży, tak samo jeżeli jak chodzi o no, film, gdzie artysta, aktor stoi gdzieś w jakimś green screenie, gdzieś macha, coś robi, potem idzie do kina i stwierdza, Boże, jak to wspaniale wygląda. No, trochę tak jest. Dlatego też jest tak ważne, żeby artysta brał też udział w miksie i w masteringu. Mhm. Dlatego, że często jest tak, że dostaje materiał gotowy i go nie akceptuje. Dlatego, że on ma inne wyobrażenie, jak powinno to brzmieć. Muzycy wiedzieli i wiedzą, jak wygląda tak zwana produkcja muzyczna, jak te etapy wyglądają, natomiast często nie są w stanie sobie wyobrazić. Mają coś w głowie, po czym okazuje się, kiedy to się nagra, że to nie ma sensu.
To jest zresztą bardzo częste, że wizja artysty przełożona już na język muzyki, czyli na soniczny wyraz, nie sprawdza się. Że trzeba dopiero coś zrobić, żeby to dawało podobny wyraz emocjonalny, jak to, co on sobie wymyślił, bo to o to chodzi, żeby nas to poruszało, w nas poruszało emocje. Im więcej porusza, tak rozumiem to, tym lepsze jest nagranie, tym lepsza jest muzyka, tym lepszy sprzęt, na którym to odtwarzamy. I w produkcji dokładnie tak samo, to znaczy robi się nie, żeby było tak, jak sobie wymyślił muzyk, tylko żeby trzymając się ogólnych ram tego, co sobie wymyślił, zrobić coś jeszcze lepszego. I muzycy najczęściej nie poznają tego, co się potem odtwarza. Dobrze, wracając do Coltrane'a i Blue Train, jak zapatrujesz się na przyszłość? Bo rozwija się nam cały czas technologia. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o dźwięk, czyli te najnowsze rozdzielczości związane z przetwornikami analogowo-cyfrowymi, czy też sposobami zapisu dźwięku. Co dalej? Czy jest... Można jeszcze pójść krok dalej? No bo gdybyśmy byli teraz w roku 1980 którymś, to stwierdzilibyśmy, że to jest najlepsza wersja, bo wtedy na takie mieliśmy możliwości. Teraz mamy 2023, okazuje się, że można lepiej. Jak ty zapatrujesz się na przyszłość? Myślę, że tak naprawdę to może nie jest przyjemne dla nas, ale przyszłość remasteru tkwi w sztucznej inteligencji. Mhm. Dlatego, że jeżeli chodzi o przetworniki, to jeżeli chodzi o częstotliwość próbkowania, długość słowa, doszliśmy do ściany. Długość słowa 24 bity to jest wybitna, a 32-bitowe, one są tylko teoretycznie 32-bitowe, bo ze względu na temperaturowe szumy, które występują w przetwornikach, nie da się zejść poniżej pewnego progu szumów. Czterokrotne DSD, czyli 4 razy więcej niż 2,8 mega, to jest to, co teraz jest jakby no, topowe i to jest moim zdaniem całkowicie wystarczające. I DXD, czyli 382 kHz, 384 kHz, czy coś takiego. Mhm. I to jest topowe. I tutaj myślę, będą poprawki, natomiast w ramach tego DXD i 4 razy 4 razy DSD i DXD. Natomiast przyszłość leży w sztucznej inteligencji. 2 lata albo 3 lata temu wyszła płyta Eli Fitzgerald z koncertu z Berlina, która była wyjściowo materiałem monofonicznym. Płyta okazała się jako płyta stereofoniczna i brzmi wybitnie. Okazało się, że zrobiono wtedy coś, co potem przy remasterze Revolvera zrobił Gil Martin, syn ojca, syn Martina. To znaczy nauczono program brzmienia poszczególnych instrumentów z danej taśmy, a potem poproszono go, żeby wyabstrahował ten instrument. Normalnie wcześniej też robiono takie rzeczy, ale robiono to w dość prymitywny sposób, to znaczy ze względu na pasmo i dynamikę. Uczyło się, pokazywało się w urządzeniu, czy ustawiało się w urządzeniu, jakie pasmo ma wybrać, z jaką dynamiką i odfiltrować. I więc filtrowało trochę tego, trochę tamtego, natomiast nigdy dobrze. Jak Państwo posłuchają właśnie Eli Fitzgerald z Berlina, Revolver najnowszej wersji, to zobaczą Państwo, co można zrobić, Revolver na 4 ścieżkach przecież był nagrany, mhm. Co można zrobić ze sztuczną inteligencją, ale ona sama tego nie robi. To znaczy Martin opowiadał, że długo, długo trenowali ten swój program, bo to oni po prostu ten program napisali, żeby umiał odróżnić instrumenty, żeby był po prostu sensowny, ale wyniki są no niesamowite i myślę, że to w tym kierunku pójdzie. Materiał na Blue Train mamy stereofoniczny. To jeżeli z mono da się zrobić coś takiego, co zrobiono z Fitzgerald, to myślę, że ze stereo też się da zrobić coś niesamowitego. I kiedy mamy osobno te wszystkie instrumenty, da się je w dużo bardziej precyzyjny sposób obrobić, coś z nimi zrobić. Czyli trzeba zmiksować na nowo oczywiście, ale efekt końcowy jest no, w przypadku akurat koncertu w Berlinie i Revolvera no, dużo lepszy moim zdaniem niż oryginał. Przyszłość zapowiada się ciekawie. Dobrze, Wojtku. Dzięki śliczne za przedstawienie nam
tych wydań, które przed chwilą pokazywałeś, za przybliżenie troszeczkę historii samego nagrania, jak i też realizacji. Jeżeli tutaj do naszych widzów uwaga, jeżeli chcecie poczytać o tym wszystkim, o czym mówił Wojtek, to pod filmem udostępniamy link do przygotowanego takiej mini książki, gdzie można te wszystkie trzy artykuły ze strony Wojtka przeczytać w jednej mini książeczce w formie PDF-a. Mam nadzieję, że tutaj Wojtku nie masz nic przeciwko, żeby tutaj przekazać naszym widzom taki... Proszę czytać, proszę kopiować, proszę wysyłać. Dobrze. Kiedy się spotykamy na następną historię jednej wspaniałej płyty i co to będzie? A tego nie uzgadnialiśmy. Nie wiem. Prawdę mówiąc, to chodzi mi tak po głowie, czy by nie skorzystać z waszej uprzejmości i nie zrobić takiego cyklu, tylko naprawdę krótkich, może nawet półgodzinnych. To się nie audycji. Uda pół godziny. Zawsze jak rozmawiamy, to... No to ja mówię pół godziny, ty piszesz godzinę. No to jest, już ustaliliśmy. No więc powiedzmy, że ja mówię półgodzinnych audycji na temat takiej serii, którą prowadzę od dłuższego czasu, oto płyta. Mhm. To jest seria, która mówi o polskich płytach i myślę, że jest tam sporo, no, dla mnie wszystkie, ale dla Państwa może by się znalazło sporo interesujących płyt i myślę, że to w tym kierunku. Chyba, że coś nam wpadnie do głowy, jakiś nowy remaster i coś wymyślimy, na przykład Craft Recordings, o którym mówiłem, to jest ta płyta, co pokazywałem, mhm. One Step. Oni też robią fantastyczne płyty SACD w tej chwili, remasterowane przez kogo? Przez Kevina Greya w jego studiu masteringowym. Więc i wyszło tam dużo nowych tytułów. Firma w Japonii właśnie okazuje się drugi rzut, 4 czy 5 płyt SHM SACD firmy Verve, gdzie jest i We Get the Request. Petersona i Coltrane, mnóstwo też świetnej muzyki, może coś w tym kierunku. Dobrze, to dziękujemy za dziś, czekamy na więcej. Czy mamy cię za słowo, że pociągniemy to dalej, bo rzeczywiście warto. Dziękujemy za udział w naszym spotkaniu. Polecamy się na przyszłość. Wojtku, raz jeszcze dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.